Marek Pyza ponownie z Państwem. Zerkam tu sobie cały czas, jakie doniesienia z konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, dochodzą. Mamy nowe ograniczenia w sposobie życia, po prostu, tak trzeba powiedzieć. Ograniczenie dostępu do parków, skwerów, miejsc rekreacyjnych. Wprowadzamy również zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. Zamknięte zostały wszystkie zakłady fryzjerskie, tatuażowe, a limit dla sklepu obecnych klientów w sklepach wynosi 3 osoby na 1 punkt kasowy. W przestrzeni publicznej trzeba zachowywać odległość 2 metrów od innego człowieka. To wszystko najświeższe zmiany ogłaszane przez Mateusza Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego, a to dlatego, że epidemia niestety nie zwalnia w Polsce. 2132 przypadki, 31 ofiar śmiertelnych. Dziś doszło 77 nowych potwierdzonych zakażeń. Jak w tej sytuacji prowadzić kampanię wyborczą? Czy ona w ogóle trwa? Czy kandydaci ją prowadzą? A przede wszystkim, czy prowadzi ją największa konkurentka, zdawałoby się, jeszcze do niedawna Andrzeja Dudy, czyli Małgorzata Kidawa-Błońska? Nad tą kwestią się pochylimy teraz razem z moimi gośćmi, a są to Eliza Olczyk Wprost. Dzień dobry, Elizo. Dzień dobry, witam. I Marcin Wikło, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, witam. A zatem od Elizy zaczniemy. Elizo, to już będzie za chwilę 2 dni, jak ogłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska, że kampanii to ona teraz prowadzić już nie będzie, zawiesza ją całkowicie, a później udzieliła jednego wywiadu, drugiego wywiadu, trzeciego wywiadu, ileś tweetów, jakiś czat. Wreszcie po wielu tygodniach przerwy, to ta kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest, czy jej nie ma? No, to oczywiście wszystko zależy od tego, na co kandydatka się nastawiała. Jeżeli nastawiała się na taką kampanię polegającą na jeżdżeniu po kraju, spotykaniu się z ludźmi i przekonywaniu ich do siebie, no to tego typu kampanii ona prowadzić na pewno nie może, chociażby dlatego, że jest zakaz zgromadzenia więcej niż 2 osób, więc ewentualnie jej rozmówcą mogłaby być 1 osoba tylko, bo w sumie 2 osoby nie łamią takiego zakazu. To jest oczywiście absurdalne. Jeżeli chodzi o wywiady, tweety i tak dalej, no to jednak przypominam, że to jest normalna aktywność każdego polityka, który po prostu, niezależnie od tego, czy kampania jest, czy nie, udziela wywiadów, zwłaszcza jeżeli jest politykiem na jakimś eksponowanym stanowisku, a pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest przecież wicemarszałkiem Sejmu i pełni też istotną rolę w Platformie Obywatelskiej. No więc to, że udziela wywiadów i że spotyka się z dziennikarzami na tweetupach, czy to jest jedna rzecz, a to jeszcze nie świadczy o tym, że prowadzi kampanię. W jej mniemaniu kampanii prowadzić nie może i musiała ją zawiesić, ale to nie znaczy, że ma zniknąć z przestrzeni publicznej i milczeć. Ależ oczywiście, że nikt tego nie oczekuje, nikt się tego nie domaga. Zanim oddam głos... Myślałam, że jednak. Nie, nie jesteśmy aż tak podli. Gdzieżby, Elizo. Zanim oddam głos Marcinowi Wikle, to chciałbym, żebyśmy posłuchali właśnie pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Nie chcemy, żeby znikała z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby mówiła, a mówi między innymi takie rzeczy. Jest choć cień prawdy w tym, pyta Ewelina, że w wypadku rozpisania wyborów na nowo nie będzie pani kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Nic mi na ten temat nie wiadomo i nie słyszałam, żeby w Platformie były jakiekolwiek zmiany. Wygrałam prawybory, jestem kandydatką. Nie sądzę, żeby się to zmieniło. Rozmawiała o tym pani z, czy rozmawiała o tym pani z Borysem Budką? Ale my na takie tematy nie rozmawiamy. Jesteśmy w czasie kampanii. Dodajmy oczywiście, że to nie jest wypowiedź z dziś, ona nie jest nawet z wczoraj, to jest prehistoryczna wypowiedź, bo sprzed aż całego tygodnia, 24 marca odbył się ten wywiad w Radiu Z, takie rzeczy mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Marcinie, a dziś rzeczywistość zupełnie nowa, Rzeczpospolita cytuje anonimowych polityków Platformy, którzy mówią na przykład takie rzeczy: kampania naszej kandydatki nie porywała przed epidemią, a teraz jest źle. Jeśli wybory zostaną przełożone, to Platforma będzie potrzebować nowego kandydata na prezydenta, bo z Małgosią daleko nie zajedziemy. W którym miejscu jest dziś Platforma i jej kandydatka, twoim zdaniem?
No, po pierwsze, to ja się w ogóle nie dziwię, że anonimowo przedstawiciele Platformy Obywatelskiej takie zdania wyrażają. To jest coś, co wydawało nam się od początku, że tak właśnie jest, że ta kampania nie porywa, że to jest słaba kandydatka, że nie taką Małgorzatę Kidawę-Błońską sobie wyobrażaliśmy. Co do tego, ja sobie obiecałem, że nie za bardzo będę się czepiał tych jej wpadek, tych jej lapsusów, których rzeczywiście jest potężna liczba w internecie i w mediach, bo to nie na tej zasadzie powinniśmy oceniać polityka, ale no cóż, to nie chodzi o to, w jakim momencie jest Małgorzata Kidawa-Błońska, tylko o to, w jakim momencie jesteśmy my wszyscy, jaki są wszyscy kandydaci na prezydenta. Ja w tym sensie bardzo rozumiem i bardzo mądre są słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że najbardziej na odwołaniu tych spotkań wyborczych, spotkań masowych stracił Andrzej Duda, bo rzeczywiście ja byłem na kilkunastu takich spotkaniach już w tej kampanii i widziałem, że tam był po prostu ogień, że tam prezydent czuł się bardzo dobrze, że ludzie bardzo chcieli się z nim spotykać i tam te głosy po prostu rosły. To było widać w oczach. Natomiast jeżeli nie można takich spotkań odbywać, to po prostu trzeba się dostosować do okoliczności. Formalnie sytuację mamy taką, że nikt wyborów nie odwołał. Zresztą nie ma czegoś takiego jak odwołanie czy przeniesienie wyborów, a więc kampania formalnie trwa i trzeba sobie z nią radzić w takich, a nie w innych budynkach. Tutaj rozumiem pewną irytację innych kontrkandydatów Andrzeja Dudy, którzy mówią o tym, że Małgorzata Kidawa-Błońska oddaje pole Prawu i Sprawiedliwości, że reiteruje w tym momencie. No jeżeli się już staje do pewnego wyścigu, zaciąga się pewne zobowiązanie wobec wyborców, to trzeba wytrwać w tym do końca, bo też jak będę mówił, jestem daleki od tego, żeby drwić z tego, jaka ta kampania była, bo każdy sobie radził na miarę swoich możliwości, ale nie udajmy, że jej nie było, nie udajmy, że jej nie ma, no bo tak jak sam powiedziałeś zresztą, no zaraz po tym ogłoszeniu, że zawiesza kampanię wyborczą, użyła tego wyborczego kanału Kidawa 2020 i tam zorganizowała wideoczat, który jest niczym innym jak właśnie spotkaniem wyborczym w takich możliwościach i z takimi możliwościami, jakimi teraz możemy się poruszać. Reiteruje Małgorzata Kidawa-Błońska, tak mówi Marcin Wikło. Elizo, czy ty się z tym zgadzasz? Rzeczywiście to jest jakaś próba być może wyjścia z twarzą z tej nieudanej kampanii, obliczona na to, że jednak wybory nie odbędą się 10 maja, więc jakoś po cichutku trzeba się będzie wycofać. Ja myślę, że to jest rodzaj presji jednak, którą kandydatka chciałaby wywierać na rządzących. Presji, która ma doprowadzić do przełożenia wyborów. Ja myślę, że kandydatka, gdyby się odbyły te wybory, to ona by się nie wycofała. Zresztą, cóż, teraz już trudno o takie wycofanie się, jako że pewne terminy już biegły. No jeżeli ona by się wycofała, to Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska nie miałaby własnego kandydata, co jest politycznie bardzo niefortunne, nawet w czasach epidemii koronawirusa. Dlatego myślę, że do tego wycofania by nie doszło. Natomiast jest to rodzaj takiej presji na innych, może też na innych kandydatów opozycji, żeby się przyłączyli do Platformy Obywatelskiej i też wywierali tę presję na rządzących o przełożenie wyborów. Czy ta presja się okazała skuteczna? No na razie no właśnie chyba wszyscy się zorientowali, że pani Kidawa-Błońska zamierza jakoś tam nimi troszkę pomanipulować i odcięli się od jej decyzji o zawieszeniu kampanii, choć w gruncie rzeczy Robert Biedroń swoją kampanię taką tradycyjną zawiesił już dawno temu, no już nie wiem, zaraz przed nawet ogłoszeniem tych wszystkich restrykcji, kiedy zaczęła się epidemia, on już wtedy powiedział, że zawiesza tę tradycyjną kampanię, czyli jeżdżenie po kraju. Inni kandydaci tak samo, oni przecież też nigdzie nie jeżdżą, siedzą i w gruncie rzeczy można powiedzieć, ta kampania w tej chwili wygląda bardzo skromniutko na te możliwości, jakie powinny być. No ale nikt teraz nie chce powiedzieć, że tak, my też zawieszamy i żądamy przeniesienia wyborów z tego powodu, no bo liderzy polityczni nie lubią takich stadnych zachowań. Krótko mówiąc, nie lubią takiej sytuacji, kiedy jeden polityk stawia ich pod ścianą i żąda, żeby za nim podążali. No to zastanówmy się, moi drodzy, co to może być dalej, jeśli faktycznie doszłoby do tego, że wybory prezydenckie zostaną przesunięte na inny termin, nie od tak sobie zostaną przesunięte, tylko w wyniku albo jakiegoś konsensusu, który doprowadzi do zmiany konstytucji, albo wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych i wtedy automatycznego przesunięcia elekcji. Co to mogłoby się wydarzyć? Teoretycznie proces wyborczy mamy w toku, mamy zarejestrowanych kandydatów, więc powinien on zostać
przerwany, no ale coraz głośniej mówi się o tym, że być może znajdzie się jakaś furtka na to, żeby kandydatów zgłaszać na nowo i wtedy pojawi się nowy kandydat. I tutaj znów się odwołam do dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której czytamy kolejnego anonimowego polityka Platformy. Donald jest ciągle w grze, mówi parlamentarzysta PO. Musiałby przekonać rodzinę, która nie chciała, żeby startował. Potrzebne jest odnowienie mandatu, poparcie dla kandydata PO na prezydenta. Czy to możliwe? Czy to możliwe, to jest pytanie, które teraz do Marcina Wikły kieruję, i czy to już jest być może ostatni moment, w którym powraca to pytanie, a może jednak Donald, może jednak wróci na białym koniu? No, wielokrotnie mówiłem o tym, że Donald Tusk jest bardziej skuteczny jako obietnica niż jako polityk, który teraz cokolwiek deklaruje i w jakikolwiek sposób się określa, bo kiedy było takie dla Prawa i Sprawiedliwości zagrożenie, że to może Donald Tusk będzie kandydatem, to tam było naprawdę poruszenie w szeregach partii z Nowogrodzkiej. Kiedy było takie zastanowienie, którego z kandydatów on wesprze, no to był taki dreszczyk emocji. Ale kiedy, szczerze mówiąc, teraz myślimy sobie o Donaldzie Tusku jako kandydacie, o całym jego bagażu, o którym zapomnieć się jednak nie udało, i ten elektorat negatywny jest gigantyczny, no to się nam wydaje, że to jest jakiś po prostu tutaj histeryczny krzyk rozpaczy Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska, no rzeczywiście na tym stopniu polityki do tej pory nie funkcjonowała, jest kobietą i to dawało jej pewne szanse w tym starciu. Okazała się bardzo słabym, tak osobiście kandydatem, nie udźwignęła tej presji i jakby no, okazała się, nie wiem, słabym mówcą, bardzo mało charyzmatycznym przywódcą. Wydawało się, że nie taką Małgorzatę Kidawę-Błońską znaliśmy, a znaliśmy ją jako tą panią z tego najwyższego stołka w Sejmie, gdzie potrząsa laską marszałkowską, ewentualnie odbiera komuś, czy daje głos. Do tego się nadawała powyżej tej takiej charyzmy osobistej, jej zabrakło. Donald Tusk niewątpliwie taką charyzmę ma, ale to jest polityk, który w Polsce, któremu, że tak powiem, przypomnę słowa z pewnych taśm, nie udało się odseparować od tego, co tutaj w Polsce się działo. Co jakiś czas o sobie przypominał. I jako ta obietnica był skuteczny. Teraz nie wydaje mi się, żeby był jakimkolwiek zbawcą. Poza tym też ta sytuacja z niepodjęciem tematu bojkotu wyborów zaproponowanym przez Małgorzatę Kidawę-Błońską pokazuje, że zupełnie gdzie indziej jest w tej chwili tak zwany lider opozycji. Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, kto jest tym liderem opozycji. Mówiło się, że to Grzegorz Schetyna, no bo udało mu się taką piękną koalicję na wybory europejskie zgromadzić, ale w tym momencie okazuje się, że chyba ta siła ciężkości może, jeżeli nie całkowicie z Platformy Obywatelskiej zeszła, to została gdzieś przesunięta w stronę środka, może gdzieś w stronę PSL-u, bo Władysław Kosiniak-Kamysz całkiem nieźle dobrze, sobie dobrze, radzi że na to zwracasz uwagę. Takim, i wydaje się takim kandydatem środka. Dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo chciałbym na koniec tej części naszej rozmowy poprosić Elizę, żeby trochę puścić wodze fantazji, założyć, że jednak 10 maja odbędą się wybory prezydenckie i spróbować odpowiedzieć na pytanie, kto osiągnie drugi najlepszy wynik. No tutaj, jeśli chodzi o ten wyścig między Małgorzatą Kidawą-Błońską a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no to tam było widać już po drodze taki trend, że lider PSL-u zbliża się do kandydatki Platformy Obywatelskiej, a szerzej Koalicji Obywatelskiej, ale nie doścignął jej do tej pory. Niektórzy mówią, że jest na wyciągnięcie ręki, no ale też trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko on jest liderem partii kilkuprocentowej. Ona jest kandydatką bloku kilkunasto, może nawet dwudziestoprocentowego. To siłą rzeczy jej daje przewagę. Gdybym miała dzisiaj stawiać, kto będzie na drugim miejscu, gdyby pani Kidawa-Błońska nie zadeklarowała, że w jakimś tam sensie, ona tak po części zadeklarowała, że być może się wycofa z tego wyścigu, to ja bym jednak nadal się upierała przy tym, że to ona zdobędzie drugie miejsce, dlatego że no, po prostu taka jest arytmetyka wyborcza. Większa siła, większe organizacje terenowe, większa skuteczność, no i w związku z tym lepszy wynik. Wiemy doskonale, jak to wyglądało w 2015 roku. Andrzej Duda mógł liczyć, mimo że był politykiem praktycznie rzecz biorąc nieznanym w skali ogólnopolskiej, mógł liczyć w ciemno na 30% poparcia Prawa i Sprawiedliwości. No bo wiadomo było, że to jest kandydat tego obozu. To prawda, Elizo, ale właśnie wtedy, przepraszam, że ci przerwę, właśnie wtedy okazało się, że tę arytmetyką można troszeczkę nią zachwiać i Andrzej Duda zdobył dużo lepszy wynik, niż mu wróżono. Tak. Tutaj postawimy...
postawimy na chwilę kropkę. Do naszych szacownych gości wrócimy już za moment. Zastanowimy się, jakie są szanse na to, żeby 10 maja faktycznie odbyły się wybory prezydenckie. To już za chwilę.